Moi drodzy, dropnąłem jakiegoś skinka z tego to rankingowego Stardropa. Cześć wam wszystkim z tej strony, pana się nową kolejny odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj, moi drodzy, pierwszy odcinek sneak peekowy. Normalnie nie ma odcinka w niedzielę, ale no tutaj, moi drodzy, jest specjalna okazja, sneak peek. Jest, moi drodzy, potężny update. Jak wiecie, jest bardzo dużo nowości, moi drodzy. Bardzo dużo rzeczy też twórcy nie powiedzieli w update'cie, a ja powiem wam w dzisiejszym odcinku, bo dzisiaj będzie omówione wszystko, tylko nie nowe postacie, moi drodzy. Więc wszystkiego się dowiecie w nowym update'cie. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, ale dopiero po oglądaniu. Nie, czy do końca oglądacie ten film do końca, ponieważ naprawdę dużo rzeczy wam wyjaśnię. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żadnego odcinka nie przegapić, bo naprawdę dużo rzeczy się tutaj dowiecie. No i co my tutaj mamy? Jak widzicie, mamy lobby, mamy, moi drodzy, już po pierwsze nowego skina. Oczywiście sobie przetestujemy nowe skiny, ale mamy nowego skina Złodziej Edgar, moi drodzy. To skin, który możecie zdobyć totalnie za darmo. Co trzeba zrobić? Trzeba zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na mojego Instagrama i będziemy robili losowania na live, moi drodzy. Na żywo będę losował ludzi, którzy będą mogli zgarnąć tego skina, więc jeżeli go chcecie wbijać na live, subskrubujcie moje dwa kanały, bo mam też kanał Pandof, jakby ktoś nie wiedział, zresztą tam leciał dzisiaj odcinek, oraz polecam obserwować na Instagramie, no bo najłatwiej mi jest z wami się skontaktować poprzez Instagram, myślę, że jest to logiczna sprawa. Dobra, moi drodzy, przechodzimy już sobie tutaj do tych pierwszych rzeczy. Co was może najbardziej interesować? No może na początek, moi drodzy, powiem wam pewną rzecz, którą pewnie nie każdy z was wie, ponieważ nie została zaprezentowana w Brawl Talku. Mianowicie, moi drodzy, zobaczcie, co się stanie z Aleją Pucharków, jeżeli sobie zejdziemy na sam koniec. Przechodzimy sobie, moi drodzy, tutaj na sam koniec. Scrollujemy. Już jesteśmy na 30 tysiącach. Lecimy dalej. Myślę, że to nie będzie interesowało aż tak wiele osób, bo nie każdy ma aż tyle pucharków, ale zobaczcie, Aleja normalnie, moi drodzy, się kończy na 50 tysiącach pucharków. A jak sobie tutaj scrollujemy, to dochodzimy do 50 i Aleja jest dalej, moi drodzy. Aleja jest dalej, Aleja została przedłużona do 70 tysięcy pucharków, więc widzicie tutaj, jak wyglądają te nagrody. Nie będę też nie wiadomo jak dużo czasu na tym spędzał. Za 60 koła jest mityczny, za 55, znaczy za 60 koła jest legendarny, za 55 jest mityczny, za 65 chyba jest mityczny również, zaraz zobaczymy, bo już powoli dochodzimy, tak? I za 70 koła pewnie jest legendarny, więc fajnie, bo ja już mam prawie 66 tysięcy pucharków, więc sobie troszkę tych nagród będę mógł odebrać, moi drodzy, więc myślę, że spoko. Więc to jest taka mała ciekawostka, o której myślę, że nie każdy z was wiedział, więc warto oglądać odcinek do końca, bo będzie więcej. Ale zaczniemy sobie po kolei i zaczniemy sobie, moi drodzy, od hiperdodowań. Nie będę wam pokazywał każdego, bo myślę, że większość tych hiperdodowań to żeście widzieli w Brawl Talku, też omawiałem to we wczorajszym odcinku, więc polecam sobie zobaczyć, żeby się nie powtarzać, ale chciałbym się skupić nad jednym hiperdodowaniem. Jest to hiperdodowanie do Bell, bo ma ona swoje hiperdodowanie. Jak ono będzie działało? Pocisk znajdujący Bell automatycznie podąża za najbliższym celem, czyli najprawdopodobniej będzie to działało bardzo podobnie, moi drodzy, do gadżetu Piperki, bo Piperka ma podobny gadżet, ale sobie ją przetestujmy, zagrajmy sobie arenę treningową, zobaczymy, czy ten ult automatycznie się namierzy. Tutaj mamy również, moi drodzy, nowy ekran ładowania, jeżeli jeszcze nie widzieliście, no zwracajcie sobie również uwagę na takie szczegóły. Ja chcę tylko nadawać sobie hiperdodowanie na szybko, żeby wam to właśnie pokazać, żebyście widzieli, jak to wygląda, moi drodzy. Okej, czy ja mogę w miarę szybko nadawać to? Okej, jeszcze na tym sobie walnę. Okej, zrespił mi się tutaj ziomek. Fajnie, jakbym się tutaj zrespił te skorbusy na dole. Dobra, zrespiły się idealnie. No i teraz patrzcie, walimy sobie to. Jak tutaj trafię, to on, o, widzicie, automatycznie skręca, więc, moi drodzy, on działa po prostu tak samo jak gadżet Pipereczki, więc na hiperdodowaniu na pewno traficie ultem, znaczy na pewno, no najprawdopodobniej traficie, na pewno się też da nim nie trafić. Uważam za średnie, bo to też jest jedyna rzecz, którą tak za bardzo nie omówiłem wczoraj, bo nie zrozumiałem do końca, jak to działa, ale no już wiem, że po prostu to namierza, tak jak atak Piperki, więc myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o hiperdodowania. Więcej wszystko jest umówione wczoraj i też w Brawl Talku były pokazywane, więc nie ma co je omawiać po raz kolejny. Więc moi drodzy, przechodzimy sobie teraz do karneciku. Mamy oczywiście nowy sezon Piaski Czasu, moi drodzy. Przypominam, że jeżeli w marcu przebijemy rekord ludzi, co kupuje z kodem Panda karnecik, to robimy potężny konkurs na jakąś klawiaturę, myszkę, słuchawki, inne rzeczy. Więc wpisujcie wszyscy kodzik Panda. Nowy sezon Piasek Czasu, Piaski Czasu w sumie się nazywa. Mamy nowy skin do Szelki. Tutaj myślę, że się nic nie będzie za bardzo zmieniało, więc nie będę wam za bardzo pokazywał. Na szybko wam tutaj scrolluję, żebyście mogli sobie zobaczyć, jakie są emotki i tak dalej. Każdy sobie zatrzyma odcinek.
odcinek i zobaczy. Tutaj są te oczywiście inne kolory skinów, no i ten skinek na końcu i tytuł jest Wieczna, moi drodzy, więc tak wygląda karnet tego sezonu, więc spoko, nie najgorszy, ale bardziej czekam na ten kwietniowy. Kwietniowy, widzowie, skinami do baza. Łojojo, mocny fest, naprawdę mi się mega podoba. No jeszcze w kwietniu mam urodziny, więc też spoko, że taki prezent mi zrobili. Następnie, moi drodzy, mamy nowy tryb rankingowy. Nowy tryb rankingowy, rankedy, moi drodzy, modyfikatory w tym sezonie. Szybki strzał, trafienie wroga atakiem natychmiast przeładowuje trochę amunicji, więc po prostu uzyskujemy znowu jakby dodatkowy strzał. Ciężkie bity, wszyscy zadymiarze są odporni na ogłuszenia i spowolnienie oraz kolczasta amunicja. I tutaj zadając obrażenia wrogom, nakładasz na nich dodatkowo efekt obrażeń rozłożonych w czasie. Ciekawe, obce, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak się prezentuje, to jest brązowe, srebrny, moi drodzy, złoty, diamentowy, mityczny, legendarny oraz mistrzowie, więc naprawdę potężnie to wygląda, szczerze mówiąc. Jak widzicie, od diamenta mamy legendarne stardropy oraz te nowe, a wcześniej mamy po prostu te nowe oraz mityczny i na początku jest epicki, więc tak się to prezentuje. Punktów trzeba mieć na sam koniec ile? 9000 chyba, tak? 9000, więc spoko, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Postaram się zaraz otworzyć sobie tego nowego stardropika, zobaczymy co mi z niego wyleci. Dobra, moi drodzy, a więc mamy rankingowego stardropa, czajcie, to rankingowy stardrop, pierwszy mój stardrop w tym sezonie. Co może z niego wylecieć, moi drodzy? Może z niego wylecieć jakiś skin ze starego sezonu Ligi Mocy oraz może wylecieć nowy skin na dany sezon. W tym sezonie, czyli w marcu, będziemy mogli, moi drodzy, wydropić skina Dynasty Mike, czyli ten mega fajny skin do Dynamike'a totalnie za darmo właśnie z tego stardropa, plus jakieś tam emotki, piny, inne takie duperele, ale generalnie możemy wydropić tego nowego skina do Dynamike'a, więc myślę, że naprawdę grubo i otwieramy sobie, zobaczymy co mi wyleci, moi drodzy. Mi wyleciało 100 błyskotek, więc jak widzicie, no niezbyt fajny drop, ale sobie otworzymy jeszcze kolejnego, zobaczymy co mi wyleci z kolejnego stardropa. A więc mamy kolejnego, moi drodzy, to tutaj wyleci 170 błyskotek, więc troszeczkę więcej, ale też nie za ciekawie. Następnie, moi drodzy, kolejny rankingowy stardrop, co tutaj wyleci 100 błyskotek, więc jak widzicie, nie za łatwo dropny coś ciekawego. Lecimy sobie jeszcze dwa, zobaczymy co mi wyleci po 5. Następny stardropik, moi drodzy, znowu 100 błyskotek, szkoda. Kolejny rankingowy stardrop i tutaj, moi drodzy, 130 błyskotek, więc jak widzicie, zazwyczaj wylatują błyskotki. Tutaj też nie będziemy mieli za dużo tych rankingowych stardropów, ponieważ mamy, moi drodzy, 2, 4, 6, 8, 10, 12 stardropów możemy mieć maksymalnie w miesiąc, jeżeli chodzi o ten tryb rankingowy, więc za dużo się ich nie naotwieramy, ale miejmy nadzieję, że nam wyleci jakiś skinek, na przykład ten właśnie Dusty Dynasty Mike, moi drodzy, a ja go już wam pokazuję. Moi drodzy, specjalnie odblokowałem całą ligę tutaj, tą rankedową nową i zobaczcie jak to się prezentuje, jeżeli macie wbite maksymalny, moi drodzy, ranking, to mamy coś takiego i przy okazji pokazuje nam, którzy jesteśmy aktualnie w rankingu, ponieważ będzie tutaj możliwość, moi drodzy, popatrzenia sobie jaki jest ranking. Jak widzicie, jestem aktualnie 5 na świecie. No i sobie może w sumie wbijemy, zagram sobie jakąś gierkę i zobaczymy czy uda mi się wbić pierwsze miejsce na świecie. Moi drodzy, zobaczcie, zagrałem, jestem aktualnie 1 na świecie. Zobaczcie, jest to wersja deweloperska, ale miejmy nadzieję, że również w gierce uda mi się być, moi drodzy, 1 na świecie, jeżeli chodzi o rankedy w BES-ie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Fajnie ta ikonka się prezentuje. Następnie, moi drodzy, możemy sobie zobaczyć jeszcze takie coś jak karta bitewna i tutaj mamy te ramki. Możemy sobie ustawić coś takiego. Jak będziemy kilka sezonów pod rząd, to też to inaczej wygląda. Jak widzieliśmy w Brawl Talk, tam takie gwiazdki dochodzą po bokach. No i możemy sobie, moi drodzy, również ustawić tutaj z sławy. Nie wiem, czy mogę ustawić sobie... Nie mogę ustawić sobie teraz, bo ja miałem wcześniej jeszcze, moi drodzy, odblokowaną tutaj nie księżycową sławę, tylko światową, ale widzę, że jak już się ma księżycową, to nie można, moi drodzy, sobie ustawić tej wcześniejszej ikonki, więc po prostu z aktualnego fejmu macie tą ikonkę w tle, więc no trochę minus, fajnie jakby można było sobie to zwiększyć. Następnie, moi drodzy, w profilu, jak widzicie, teraz już nie ma par liga, jest najwyższa pozycja właśnie w tym, jest obecna pozycja najwyższa, więc spoko, tak to się prezentuje i przejdźmy sobie do kolejnych, moi drodzy, skinków, bo myślę, że na to czekacie. Moi drodzy, dropnąłem jakiegoś skinka z tego to rankingowego stardropa, jest to Duch Jaguara Meg. Próbowałem dropnąć tego nowego, ale mi się nie udało, ale jak widzicie, można dropić, moi drodzy, stare skiny z par liga właśnie z tych stardropików, więc myślę, że spoko opcja. Miejmy nadzieję, że te szanse będą jakieś lepsze w normalnej gierce, bo powiem wam, że otworzyłem no z 15 tych stardropów, a dropnąłem jednego skina. Nie najgorzej, wychodziłoby na to, że po prostu za całą wbitą tutaj tą ligę dostajemy jednego skina. Nie jest to najgorszy wynik, ale no fajnie jakby można było troszkę więcej tych skinów podropić. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w gierce. Przejdźmy sobie, moi drodzy, do kolejnego skinka, którym jest skin do Chucka. Kupujemy, moi drodzy, nowego skina i mamy już tutaj nowego skina, czyli pustynny skorpion Chuck. Oczywiście wszystkie emotki i tak dalej, więc
więc sobie wybieramy tego skina, możemy go przetestować, zobaczymy jakie ma on ataki, moi drodzy, więc szybka arena treningowa i następnie przejdziemy sobie do kolejnego skinka, bo jest naprawdę tego bardzo dużo, i tak już wam dużo różnych rzeczy pokazałem, więc myślę, że spoko. Dobra, rzućmy sobie pachołek, pachołek jest zmieniony również, no i ma też zmienione te animacje, fajnie wygląda, ale 299 gemów ja bym, moi drodzy, tutaj za to nie dawał. Przejdźmy sobie, moi drodzy, do następnego skina i to jest skin do Serge'a. Odblokowujemy, moi drodzy, nowego skinka, Sergini. Ja myślałem na początku, że to jest w ogóle skin, moi drodzy, do Gina, tak szczerze, ale jest to skin do Serge'a. Fajny skin, podoba mi się. Jeżeli nie macie skina, moi drodzy, jak on się nazywa, ten skinek taki fajny, ten ośmiornica, moi drodzy, Serge, jakoś tak, ten Supercell Make'a, to jeżeli go nie macie, no to ten bym polecał, bo jest to skinek, moi drodzy, epicki, więc nie będzie jakiś mega drogi, za 5000 blinksów będziecie mogli go kupić, albo 150 gemów, a uważam, że naprawdę fajnie wygląda, więc dajcie znać w komentarzach, co o nim sądzicie. Moim zdaniem spoko, jak na skina za 150 gemów, to naprawdę fajnie wygląda i bym się zastanawiał, czy go nie kupować, no ale mam tego Supercell Make'a, więc myślę, że się na niego nie skuszę. Moi drodzy, odblokowujemy kolejnego skina, jest to Thor BB, potężny skin za również 299 gemów, no ale tutaj, no uważam, że o wiele bardziej się opłaca kupić niż tamtego skinka, bo ten jest o wiele mocniejszy, naprawdę wygląda, no potężnie, legendarny skin, 299 gemów będzie kosztował, więc troszkę trzeba będzie wydać, no ale moi drodzy, jak on wygląda, zobaczcie, zobaczcie jak on się prezentuje, no te ataki, moi drodzy, no coś pięknego, nadujmy sobie jeszcze kulkę, puśćmy tą kulkę, jest to, moi drodzy, młotek, który tak naprawdę tutaj nam wariuje po całej mapie. Sprawdźmy sobie jeszcze przy okazji hiperdodawanie, jak już nią gramy, ponieważ, moi drodzy, myślę, że tutaj może być bardzo ciekawe, jak sobie walniemy tutaj właśnie hiperdodawanie i kulkę, no i moi drodzy, ona się rozwala, jak ona kogoś dotnie, to ona się rozwala, więc jest więcej po prostu tych kulek, jakoś traficie ultem na hiperdodawanie, to po prostu kulka się rozdwaja i są dwie kulki, więc myślę, że naprawdę spoko opcja. I przejdźmy sobie do kolejnego skinka, jakim jest skin do Cordyliusza. Skinek również bardzo mocny, zobaczcie jak się on prezentuje, animacje, giga OP, moi drodzy, 149 gemów za takiego skina, szczerze kupuję go, wydaje mi się, że to jest skin, który sobie kupię, bo ja mam tylko tego z karnetu, a ten skin jest naprawdę mocny, więc sobie go przetestujemy, 5000 blinksów moim zdaniem, no jak za darmo dosłownie za takiego skina, przepiękny on jest, przetestujemy sobie go, przy okazji również ma on hiperdodawanie, moi drodzy, więc też możemy przetestować, chociaż nie ma za bardzo co testować, gdyż hiperdodawanie polega na tym, że, moi drodzy, on spowalnia po prostu przeciwników w tym właśnie ulcie jego, w tej jego przestrzeni, czy jak ona się tam nazywa. Możemy sobie walnąć to, okej, no i zobaczcie, on powinien być spowolniony też jak chodzi, no ale nie mamy jak to sprawdzić. No jeszcze sobie sprawdźmy, jak ten ult wygląda, jak się go rzuci, bo tak za bardzo nie zauważyliśmy. Aha, taki kruczek leci, no spoko, fajnie to wygląda, przejdźmy sobie dalej, moi drodzy, i kolejny skin jest to Loki Chester, który będzie, moi drodzy, w tym rankedowym trybie, ale nie mogę go przetestować, tak samo jak Dynasty Mike'a, bo musiałbym go trafić z tych rankedów, a ciężko to leci, dużo tego naotwieram i się nie udało. I kolejny, moi drodzy, jest to skinek do Jessie, który będzie mityczny, więc będzie kosztował 199 gemów. Nowy skinek latuje na moje konto, moi drodzy, z Cady Jessie, więc sobie oczywiście ją testujemy wraz z takimi tutaj sprayami i emotkami, ona tutaj występuje, wybieramy sobie ją, taką mam motkę, bardzo ładny, moi drodzy, tutaj lisek, bardzo mi się podoba ten lisek, bardziej od skina, tak szczerze, więc jakbym już miał kupować, to bardziej dla skin, znaczy dla liska niż dla tego skina, no ale cóż, ja mam troszkę skinów do Jessie, więc myślę, że ten sobie odpuszczę, ale do Cordyliusza na pewno kupię, wydajcie znać koniecznie w komentarzach, jakiego wy skina, moi drodzy, będziecie chcieli kupić, no bo ten jest naprawdę mocny, zobaczcie jak wygląda ta animacja, nie no, co to jest w ogóle, nie no, to jest piękne, widzowie, jak to wygląda i to też jest ładne, ej dobra, ze skinami się naprawdę postarali, jeżeli chodzi o skiny, no to spoko, 199 gemów drogo, ale teraz też te gemy się nam łatwiej zbiera, więc to też trzeba brać pod uwagę. Odin Cordyliusz na 100% kupuje, Skadi też nie wiem, ale na pewno tamtego sobie kupię. Moi drodzy, pierwszy skinek z linii Line Friends tego update'u, czyli rakietowy brok, oczywiście sobie go kupujemy. Ja nie jestem fanem tych, moi drodzy, skinów, ale ten akurat wygląda dosyć ciekawie, więc sobie zobaczymy, jak się prezentują jego ataki. Szybki, moi drodzy, test, żeby tutaj też nie zamulać. Sprawdzamy sobie jego ataki, czy ma tutaj pozmieniane. Oczywiście, że ma zmieniane. Ej, fajna animacja jeszcze na końcu, że taki ptaszek odlatujący. Fajnie to wygląda, szczerze mówiąc, nie najgorszy. Jeszcze ten skinek kosztuje 149 gemów, moim zdaniem naprawdę spoko, jeżeli komuś się podoba, polecam bardzo serdecznie. Mamy również, moi drodzy, balonowego Sally, więc fajnie on tutaj wygląda. Zaraz sobie go przetestujemy. Jeszcze oczywiście, moi drodzy, skinek do Gusa. Zobaczymy, jakie on ma te zmienione ataki. No i następnie zostanie nam jeszcze jeden skinek z tych Line Friendsów, więc zaraz sobie zobaczymy. Dosyć duży ten balon ma w ręce, tak szczerze. Naprawdę aż dziwnie to wygląda.
Wydaje mi się, że nawet trochę animacje są aż zbugowane, jak on strzela i robi zamach, ale no nie wiem, dziwnie tak się prezentuje. No co, no skinek jak skinek, spoko nawet, on kosztuje 79 gemów, więc nie za dużo. Nie wiem, czy tamten też nie kosztował przypadkiem 79 gemów, chyba się pomyliłem, ale zresztą zauważyliście, jak kupowałem, ile on kosztował. I przechodzimy do ostatniego skina, czyli właśnie, moi drodzy, skinek do Connie. Fanka Connie, moi drodzy, więc sobie kupujemy 79 gemów, jednak się nie pomyliłem. Ten skin, moi drodzy, kosztuje 79 gemów. Wcześniejszy skin, czyli ten skin do Gusa, również kosztuje 79 gemów, a tamten do Broka kosztuje 150, moi drodzy. Nie ma się co dziwić, bo naprawdę tamten o wiele ładniejszy. Z tej trójki, jakbym miał kupować, to bym wybrał właśnie tego do Broka. Zobaczmy sobie, jak ten wygląda. No do koletki, to ja tutaj Trixie Colette widzę standardowo, OG skinek. Ale ten, no najgorszy nie jest, ja tak mówię, nie jestem fanem tego, ale wam pokazuję, jak wyglądają te ataki, jakby ktoś właśnie chciał sobie kupić. No i przechodzimy sobie dalej. Myślę, że te mecha skiny sobie oszczędzimy, bo tam też już było to pokazywane na Brawl Talku dosyć szczegółowo. I przejdźmy sobie po prostu do kolejnych skinków i myślę, że teraz jeden z waszych ulubionych skinów. Dobra, moi drodzy, więc mamy, przechodzimy do kolejnego skina Spike Koopa. Tak się on będzie prezentował i tak się on będzie nazywał już w giereczce po polsku, więc nie będzie to gówniany Spike, lecz moi drodzy, Spike Koopa, no powiem wam, że jest mocny. Spike Koopa Prima release tutaj, no jest mocny skinek, 199 gemów za gówno, widzowie, no powaliło ich w tej grze, naprawdę powaliło ich w tej grze, ale sobie oczywiście go przetestujemy. Nie wiem, czy będę kupował, czy chcę wydawać 200 gemów na to, żeby mieć gówno w BS-ie. Nie wiem, czy to jest najlepsza inwestycja, pomyślimy. No oczywiście, moi drodzy, no gówniany skin, no co tu będę komentował, gówno, Skibidi Toilet leci, no myślę, że dzieci będą zachwycone tym skinem, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Mi on nie powala, żarty o gównie chyba bawią tylko i wyłącznie twórców Supercella, ale przejdźmy sobie do kolejnego skinka, który jest L Baby Shark. Mamy, moi drodzy, L Rekinka, bo tak się oto nazywa ten skin, moi drodzy, po polsku, więc L Rekinek, szczerze, nie najgorzej się nazywa. Jakie są jego ataki? Zaraz zobaczymy, moi drodzy. On wygląda trochę jak taki z jakiegoś, nie wiem, kanału dla dzieci, typu jakiś Coco Melon czy coś takiego, ten jeden z najpopularniejszych w ogóle kanałów na świecie z tymi piosenkami dla dzieci. Okej, jak on się prezentuje, tu ma jakieś zmienione ataki, ma tam jakieś rybki lecą, tutaj jego atak to nie jest przypadkiem głowa rekina? Tak, to jest głowa rekina, moi drodzy, więc nie najgorzej to wygląda i przejdźmy sobie do kolejnego skina. Moi drodzy, ostatni skinek na dzisiaj jest to oczywiście ten oto skinek, czyli Piskliwa Nuta. Skinek, moi drodzy, za jedynie 1000, za 29 gemów, więc w sumie chyba nic nie będzie miał zmienione oprócz tego, jak wygląda. Jak na 29 gemów, no możemy sobie zmienić na żółtego squeaka, jeżeli nam się nie podoba zwykły. Szczerze mówiąc, no skinek skin, no co, no zmienione kolorki ma, więc nic specjalnego nie ma co tutaj, moi drodzy, testować. Dajcie znać w komentarzach, co wy o nim sądzicie. Moi drodzy, zagramy sobie również na nowym trybie, czyli ucieczka z trofeum. Moi drodzy, tak się prezentują mapki, więc na szybko wam pokażę. Mapki wyglądają w ten sposób, moi drodzy. Jest ich trzy mapki tylko. Jak widzicie, tu są dwa teleporty, tu są, moi drodzy, trzy teleporty, a tu jest teleport jeden tylko. Więc tu może być gigalipa, szczerze mówiąc, grając na tym, ale lecimy, gramy, moi drodzy, gównianym Spike'iem, więc ja nie będę mówił kupa Spike, to mi się nie podoba. Zła nazwa, moi drodzy. Powinniśmy nazywać go gównianym Spike'iem. Zobaczcie, mam też to nowe tło, więc dosyć fajnie to wygląda. Mogę sobie również wybrać to rankedowe, ale to myślę, że zobaczycie w jakimś innym odcinku. Dobra, ja mam na razie minus jeden. Dobra, no fajnie jakbym bota porobił, jakby jak mnie bot naklepie, to trochę smutno mi będzie. Okej, mam w tym momencie 0, czyli są boty i są po prostu zwykli gracze. Mamy timer u góry, więc widzimy, ile nam czasu zostało. Możemy się, moi drodzy, tutaj klepać. Ja spróbuję jak najwięcej tych pucharków nafarmić. W jakieś ostatnie 20 sekund spróbujemy sobie podejść po prostu już, moi drodzy, pod... O kurde, lipa. Mam 0, Max mi tam wszystko zebrała, trzeba uważać. Tom jest gemów, dobra, znaczy gemów, pucharków, moi drodzy. Zbieramy pucharki, dawaj mi pucharki. Dobra, gówniany, moi drodzy, Spike tutaj wjeżdża i rozjeżdża. Trzy pucharki mamy w tym momencie, 4 osoby jeszcze są. Trzeba uważać, bo te krzaki to tak wkurzają, że tu ciężko w ogóle cokolwiek ogarnąć. Sandy jeszcze żyje, dobra, ja mam 3 pucharki na razie. Okej, gdzie jest Sandy? Sandy, moi drodzy, tam jest. Nie, Gray został, dobra, Gray został i ja mam 6 pucharków. Okej, dobra, porobiłem i teraz, moi drodzy, wracam do lobby i mam podobno plus 6 pucharków, tak mi się wydaje. No oczywiście nie zobaczymy to, ale normalnie według tego powinniśmy mieć 6 pucharków, bo tyle, ile mamy właśnie nad głową. Zobaczmy sobie również, moi drodzy, giereczkę na tym innym trybie. Po prostu wejdę do tego teleportu, zobaczymy, jak też to wygląda, więc na szybko sobie zagramy. Dobra, moi drodzy, a więc mamy 2 pucharki. Zbliżamy się do tego teleporta. Musimy
musimy tutaj uważać, żeby nas nikt nie naklepał oczywiście. Musimy stać w tym teleporcie i co tutaj się dzieje, moi drodzy? Czas uciekać. Ładuje nam się ten teleport, ładuje nam się. Okej, okay, jeszcze porobiliśmy przy okazji tutaj ziomka. No i topamy się i moi drodzy, pucharki lądują na naszym koncie, więc ciekawie wygląda ten tryb. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Może być naprawdę spoko, jeżeli chcemy sobie dobić troszeczkę pucharków na jakiejś postaci. Zobaczymy, jak się będzie grało, moi drodzy. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jak wam się spodobał, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych sneak peeków. Trzymajcie się. Cześć.